Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rankingu platform do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji. W tym odcinku przyjrzyjmy się, w jaki sposób wygląda finansowanie zewnętrznych projektów, które programiści czy zespoły deweloperskie mają zamiar tworzyć na danej platformie. Zobaczymy, w jaki sposób i czy w ogóle jest możliwość, aby taki zespół mógł otrzymać jakiś grant, jakieś właśnie finansowanie przez organizację odpowiedzialną za projekt właśnie na cel realizacji swojego pomysłu. Także zapraszam Was serdecznie do zapoznania się z tym materiałem. Jest to już siódma część tego rankingu. Rankingu, w którym właśnie omawiam poszczególne wskaźniki wykorzystywane przy platformach Smart Contract, który pomoże nam wybrać platformę czy też projekt, który na ten moment jest najlepiej przygotowany do konkretnego zagadnienia. Zbliżamy się pomału ku końcowi rankingu. Jeszcze może parę słów na temat samej istotności tego wskaźnika. Uważam, że finansowanie zewnętrznych projektów realizowane właśnie przez platformy do tworzenia smart kontraktów jest jak najbardziej potrzebne, ponieważ zarówno wytworzenie, jak i utrzymanie smart kontraktu na danej platformie ciągnie za sobą swego rodzaju koszty, które ktoś musi pokryć. Jednocześnie obecnie platformy nie są jeszcze na tyle popularne, aby same z siebie przyciągały użytkowników, przyciągały nowe projekty, nowe pomysły. Dlatego zespoły programistów, czy też samodzielni programiści potrzebują swego rodzaju zachęty. I tutaj właśnie finansowanie według mnie jest jedną z bardzo dobrych metod, które mogą przyciągnąć właśnie takie osoby chcące poeksperymentować, mające ciekawe pomysły do wytworzenia właśnie produktu w oparciu o konkretną platformę. Co ciekawe, ten odcinek tego rankingu pokazuje nam, że wszystkie platformy biorące udział w tej części rankingu są dosyć dobrze przygotowane, podobnie jak to było w poprzednim odcinku w zakresie narzędzi umożliwiających wytwarzanie właśnie aplikacji na konkretnej platformie. I tak na przykład, jeśli chodzi o projekt Ethereum, oczywiście ma program, który jest do tego tutaj stosowany. Link zamieszczam na slajdzie. Oczywiście wszystkie linki, którym się tutaj posiłkowałem, będą również umieszczone na ostatnim slajdzie tej prezentacji dla osób chcących wykorzystać, a może nawet zgłosić jakiś swój pomysł czy projekt, który będzie realizował w oparciu o jedną z tych wybranych platform. Finansowanie w zakresie projektu EOS również ma miejsce. Mam możliwość skorzystania z interaktywnego formularza, który umożliwi właśnie zgłoszenie tego projektu. Następnie taki projekt przechodzi weryfikację i dostajemy decyzję jako pomysłodawcy, jak właśnie Fundacja EOS ma zamiar lub nie sfinansować nasz projekt. Jeśli chodzi o Cardano, to tutaj też jak dla mnie dobra i ciekawa informacja z tego względu, że projekt ten jest dość młody, jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, a pomimo tego postanowił właśnie również uruchomić taki projekt w zakresie akceleracji inwestycji, finansowania zewnętrznych rozwiązań opartych o Cardano. Także tutaj fani tego projektu również powinni być zadowoleni, gdyż adopcja projektu z takim programem zdecydowanie będzie łatwiejsza. Projekt Tron. Tutaj znalazłem dwa programy tego typu, programy akceleracyjne dla właśnie pomysłów, które mogą być zaimplementowane o platformę Tron. Niestety na chwilę obecną, gdy kręcę ten film, żaden z projektów nie jest aktywny. Są to projekty uruchamiane doraźnie, w przeciwieństwie do pozostałych właśnie tej projektów do tworzenia smart kontraktów, które posiadają ciągle otwarty taki program i nabór jest przyjmowany poprzez cały czas. Tutaj te projekty, jak się domyślam, są uruchamiane okresowo,
widzimy, że ten Tron Accelerator ostatnio był uruchomiony na początku, na przełomie końca roku 2018 i początku 2019. Projekt NEO również posiada taki program, który ma na celu właśnie dodanie trochę środków finansowych zespołom chcącym zaimplementować rozwiązanie w oparciu o infrastrukturę NEO. I to nawet pomimo tego, że jeszcze nie mamy dostępnej wersji 3.0 tego protokołu. Dla wersji NEO 2.0 również taki program ma miejsce. Również aplikujemy do niego poprzez wypełnienie interaktywnego formularza. NEM, tutaj ten projekt według mojego odczucia jest taki najmniej czytelny, jeśli chodzi o możliwość uczestnictwa w tym projekcie. Niemniej jednak mamy dokument opisujący, w jaki sposób należy się zwracać po fundusze, po finansowanie, które właśnie ma na celu zasilić zespół implementujący konkretne rozwiązanie w oparciu o platformę NEM. Tezos, również młody projekt i również tutaj wychodzi naprzeciw, wychodzi z pomocą zespołom deweloperskim, pomysłodawcom różnych projektów i taki program również posiada na swojej stronie, finansowany przez Fundację Tezos. Oczywiście aplikujemy do niego poprzez wypełnienie deklaracji i kwestionariusza na stronie Tezosa. Jeśli chodzi o wyniki w zakresie finansowania, to tutaj zdecydowałem się przyznać jedyne pierwsze miejsce wszystkim projektom. Tutaj postawiłem gwiazdkę w przypadku projektu Tron, ponieważ na moment, gdy zbierałem materiał do tego filmu, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mieliśmy aktywnego żadnego programu akceleracyjnego. Niemniej jednak były informacje o tym, że takie projekty wcześniej były uruchamiane i pewnie będą nadal prowadzone jednak w sposób okresowy, a nie w sposób ciągły jak dla pozostałych projektów. Źródła, z których korzystałem, dla osób chętnych również możliwe do wykorzystania. I dziękuję za poświęcony Wasz czas na obejrzenie tego odcinka. W razie pytań zapraszam do pozostawienia ich w komentarzach. Dajcie również znać, co myślicie odnośnie finansowania w tego typu projektach, jak bardzo ten wskaźnik jest dla Was istotny. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Cześć.